Idzie sobie facet ścieżką przez las, przygnębiony, ze spuszczoną głową. Aż tu, widzi siedzi żabka. On próbuje ominąć, a żabka do niego ludzkim głosem. Co ci się stało? Co tak smęcisz? O, żaba, mówi. No, nic dziwnego, jestem zaczarowaną królewną. No, ta, jasne. Co się stało? Opowiadaj. A posypało mi się teraz w życiu. Oaj. Kasy brak. Chałupa do remontu się sypie. Żona jakaś taka się postarzała. Paskudna się zrobiła. Jędzowata. Zrzędzi aż się do domu nie chce wracać. Samochód, ruina. To wszystko da się odmienić. W końcu. Mam moc czarodziejską. Wracaj do domu, zobaczysz, co się stało. No dobrze, okej, okay, dobra. I poszedł. Patrzy, a tutaj na podjeździe domu stoi Nowiutenki Aston Martin. Dom piękny, wyremontowany, liśni, żona jak. Za dawnych czasów. Piękniutka, radosna. Rzuca mu się na szyję. I w kieszeniach jakby tam. No, puchła do kasiora. O, nie no, wdzięczność, wdzięczność, ale się spisała. Nie. Wrócił do lasu. żabka siedzi, czeka. No, nie wierzyłem. Szacunek. Mogę ci się jakoś odwdzięczyć? No tak, jest taki sposób. No mów, mów. No jeszcze nigdy nie byłam z mężczyzną. Dobra, ale jesteś żabą. Mówiłam ci, że jestem zaczarowaną królewną i mogę się odmienić w kobietę. No, no może w dziewczynkę, bo tej mocy czarodziejskiej to mi już sporo ubyło. No taką dwunasto, trzynastoletnią. Okej? Okay? No dobra. No i widzi wysoki sąd, właśnie tak było, a nie tak jak gada ta gówniara.